Bądź mną, Nikolaj Lebedenko. Wielka wojna zawitała do bram Imperium Rosyjskiego. Tak się składa, że masz się za największego kozaka militariów po tej stronie Leny. No i masz na imię tak samo jak aktualny car, więc podwójny profit. Zapraszasz ojca narodu na prezentację modelu. Tłumaczysz komisji inżynierskiej carowi, że machina będzie ogromna, potężna, szybka, fajerwerki i wodotryski. Komisja sceptyczna, ale car to duży chłopiec i lubi takie zabawki. No, pokazuj co tam masz. Odkrywasz plandekę ze stolika do kawy. Oczom komisji ukazuje się coś w rodzaju wielkiej taczki albo cylindrowej kosiarki do trawnika. Komisja kiśnie co najmniej, jakby im powiedzieć, że kiedyś wojny będą prowadzone przez gówniarzy z joystickami, a nie konie. Car ma nieodgadniony wyraz twarzy. Ustawiasz przed modelem stosik książek. Dostojewski, Puszkin, Gogol. Nigdy żadnej nie czytałeś, komisja też na chuj. Przecież skończyliście polibudę. Model rusza, drewniane koła zatrzymują się o knigi, chwilę mocują się i przesadzają wysokość, wyskakując z drugiej strony. Komisja nadal nieprzekonana. Car przerywa ciszę. Masz ćwierć miliona rubli i rok. Powodzenia. Komisja załączyła prokuł cegły wysrant. Mijają długie miesiące. Wojna trwa w najlepsze, a ty na rządowym kontrakcie klepiesz ladecznicę po pośladkach i zapijasz drinkami ze słomką. List od cara. No, Nikolaj, to widzimy się we wtorek. Całuski. Czujesz, jak drży ci ten słynny nerw, łączący bezpośrednio oko z odbytem. Najpierw się zesrasz, a potem popłaczesz. Lecisz do zakładu produkcyjnego na pierwszą od niepamiętnych czasów inspekcję. No, elo, Piotrze, Iwanowie, Wasiliowiczu, Grigorowiczu, Tabaszko, Lebien, Koskow. Elo, jak tam robota? Wańka wskazuje coś, co w najlepszym przypadku przypomina połączone ze sobą dwa koła drewnianymi szprychami. Każdy z tych pysznych skurwysynów ma 9 metrów średnicy. Żegnasz się od prawej do lewej, a potem od lewej do prawej dla pewności. Dajesz radę wyjaśnić carowi, że projekt jest tajny, dlatego testy odbędą się przed podmiejskim hangarem, gdzie wybudowaliście to cacko. Pomijasz, że tak naprawdę nie da się tego gówna przetransportować. Wańka zamontował 250 koni mechanicznych silnik od Maybacha. Żegnasz się po raz kolejny. Gdy przychodzi car wraz z oficjalami i think tankiem inżynierów, przedłużasz swoje życie płomienną przemową na cześć dwugłowego orła, ale car tylko bardziej się irytuje. A chuj w to. Wańka, odpalaj! Zakrywasz oczy, maszyna rusza z kopyta z prędkością porannego spaceru babuszki. Kilka osób kiwa głowami z uznaniem. Słyszysz pomruki aprobaty. Ten bydlak rozjechał leżącą starą brzozę, którą zeszłego dnia Wańka nie dał rady porąbać do końca na opał. Wszyscy jarają się jak pojebani, że pewnie przez okopy tak samo przejedzie. Zbierasz pierwsze gratulacje, car podaje ci rękę. Nigdy jej nie umyjesz. Machina w tle jedzie dalej. Gadu-gadu, finansowanie, prelekcja w katedrze Wydziału Nauk Ścisłych. A, dziękuję, dziękuję. Nagle trzask. Jak nie jebnie! Koła wyginają się niby akordeon i cały bezcenny projekt za ćwierć bańki klinuje się w niewielkim rowie w lesie. Nie planowaliśmy hamulców. Cisza jak przed komendą plutonu egzekucyjnego. Car stwierdza, no chuj, ale przynajmniej fajnie było popatrzeć. Klepie cię po ramieniu i idzie sobie jak gdyby nigdy nic. Jeszcze tego samego roku komuniści wymordowali mu rodzinę. Do końca życia zbieraj laury jako jeden z najwybitniejszych inżynierów matuszki Rosji. Profit. Obrazek związany.